Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej! I znów wystawiam was na ogromne próby. Zawsze staram się dotrzymywać terminów, tym razem jednak wiedziałam, że trochę się spóźnię. Praca nad sprawą, o której dziś wam opowiem, była najtrudniejsza jak do tej pory. Jak się za niedługo przekonacie, niełatwo jest przyjąć do siebie niektóre fakty. W trakcie pisania odcinka okazało się również, że dostałam pracę, o której marzyłam już od jakiegoś czasu. Zmiana wymaga dużo energii i planowania. Myślę jednak, że już po zmianie będę miała zdecydowanie więcej czasu na moje hobby. Miłego słuchania. Dziś przenosimy się do Norrköping w województwie Östergötland, 160 km na południowy zachód od Sztokholmu. Przepływająca przez miasto rzeka Motalaström uchodzi do zatoki Morza Bałtyckiego Broviken. Norrköping zamieszkuje niemal 100 tysięcy mieszkańców. Jest 30 stycznia 2020 roku, czwartek, godzina 12:58. Na numer alarmowy 112 dzwoni zdezorientowany Nils. Wyjaśnia, że kilka minut temu przyszedł do niego brat Tomas i wyznał, że doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego bratanica zgłaszającego zmarła. Esmeralda, o której mowa, ma niecałe 4 latka. Jego opowieść jest chaotyczna i operator decyduje się podłączyć do rozmowy policję. Mężczyzna wyjaśnia, że przyjechali do niego jego bracia, z którymi nie ma dobrego kontaktu, i opowiedzieli, że córka jednego z nich nie żyje. Z tego co zrozumiał, dziecko uległo nieszczęśliwemu wypadkowi. Po uzyskaniu adresu policjantka decyduje się wysłać zarówno ambulans, jak i policję tak szybko jak to możliwe. O godzinie 13:10 na Styrmansgatan 34 w centrum Norrköping pojawia się pierwszy patrol policji. Mieszkanie otwiera Tomas, który wydaje się nie rozumieć zgłoszenia. Stwierdza, że nie wzywał pomocy. Funkcjonariusz Erik zauważa liczne siniaki i zadrapania na twarzy Tomasa, którego zachowanie wskazuje również na to, że jest pod wpływem narkotyków. Po krótkiej dyskusji policjant wchodzi za mężczyzną do mieszkania. W kuchni Erik zauważa siedzącą przy stole kobietę, trzymającą na kolanach roczne dziecko. Jej zachowanie wskazuje, że i ona jest pod wpływem narkotyków. Policjant kilkakrotnie pyta, co się stało. Tomas odpowiada wymijająco, twierdząc, że jest w szoku. Po kilku minutach prosi policjanta, by udał się z nim do pokoju dziecięcego. Mieszkanie jest duże. Składa się z 5 pokoi i kuchni. Pomieszczenie, do którego teraz wchodzi policjant Erik, to pokój dziecięcy. Jest w nim łóżko piętrowe oraz mniejsze łóżko dziecięce. Na podłodze znajduje się również kącik z zabawkami. Tomas, który ewidentnie jest zszokowany sytuacją, schyla się i spod dziecięcego łóżka wysuwa pakunek. To, co ukazuje się oczom policjanta, sprawia, że natychmiast podejmują decyzję o zatrzymaniu zarówno Tomasa, jak i jego partnerki Lindy. Funkcjonariusze z następnego patrolu, którzy do mieszkania weszli kilka chwil po Eriku, dokonują zatrzymania.
Linda poproszona zostaje o ubranie rocznego chłopca. Personel karetki czekający pod budynkiem poproszony jest o udanie się do mieszkania. Na klatce schodowej mijają policję prowadzącą zatrzymanego mężczyznę. Po wejściu do mieszkania zauważają matkę siedzącą na podłodze trzymającą dziecko. Funkcjonariusz Erik wskazuje drogę do pokoju dziecięcego, gdzie obok łóżka znajduje się niewielki pakunek. Ratownik medyczny Iwan natychmiast stara się otworzyć zawiniątko składające się z kocy i folii plastikowej. Po rozcięciu tej ostatniej poczuł on charakterystyczny zapach rozkładającego się ciała. Sekundy później jego oczom ukazała się malutka rączka. Nie ma wątpliwości, że na jakąkolwiek pomoc jest już za późno. W momencie, gdy ratownicy zrozumieli, że dziewczynka nie żyje, natychmiast opuścili pomieszczenie. Mieszkanie traktowane jest teraz jako miejsce przestępstwa. Nie ma pewności co do przyczyny zgonu, lecz nie można wykluczyć, że doszło do morderstwa. Z całą pewnością jednak doszło do znieważenia zwłok ludzkich. W przedpokoju funkcjonariusz z patrolu, którego zadaniem jest zabezpieczenie mieszkania, fotografuje podeszwy butów ratowników i policjanta Erika oraz sprawdza ich legitymację. Od tego momentu do mieszkania mogą wejść tylko technicy kryminalni. Tomas oraz Linda zostają rozdzieleni. Policjantka Gabriela prosi kobietę, by usiadła w jednym z radiowozów. Linda jest w szoku i przez łzy opowiada, że 2 dni temu Esmeralda upadła w wannie podczas kąpieli i uderzyła się w głowę. Starali się jej pomóc poprzez sztuczne oddychanie, jednak nie udało im się jej uratować. Kobieta przyznaje również, że od dłuższego czasu mają kontakt z pomocą społeczną i obawiali się, że jeśli skontaktują się z policją, zostaną im odebrane prawa do wychowywania pozostałej dwójki. Gabriela pyta, gdzie znajduje się 3 dziecko i uzyskuje informację, że 13-letni chłopiec jest w szkole do godziny 15. Policjant Yuan udaje się do biura pomocy społecznej, które znajduje się zaledwie kilkaset metrów od mieszkania. Dzieci zatrzymanej pary muszą mieć opiekę do czasu wyjaśnienia sprawy. Pracownica pomocy społecznej udaje się z policjantem na Styrmansgatan 34, gdzie w radiowozie zauważa Lindę z rocznym synkiem. Ze względu na dobro dziecka oraz tłumy, jakie zebrały się pod kamienicą, podjęta zostaje decyzja o przewiezieniu matki i dziecka na komisariat, gdzie oficjalnie odebrany zostanie jej roczny syn. W tym samym czasie Tomas zostaje zabrany na komisariat. Podczas jazdy kilkakrotnie powtarza, że jest w szoku. Przez płacz tłumaczy, że nie ma pojęcia, jak mogło dojść do takiej tragedii. Opowieść mężczyzny jest chaotyczna, a prośby, by zatrzymał zeznania do czasu przyjazdu na komisariat, nie przynoszą skutku. Policjanci decydują się więc nagrać mężczyznę. Na nagraniu Tomas wspomina, że tak długo walczyli o odzyskanie dzieci i bali się, że znów zostaną im zabrane. Nie mają zaufania do policji ani do pomocy społecznej. Wspomina o dożywociu, że ma przed sobą najgorszy scenariusz, mimo iż śmierć Esmeraldy to tragiczny wypadek. Wyjaśnia, że jest w totalnym szoku i nie może pogodzić się z tym, że najwspanialsza dziewczynka na świecie nie żyje. Opowiada również o tym, jak doszło do wypadku. Esmeralda pluskała się w wannie tak, jak to uwielbiała. Nagle poślizgnęła się i uderzyła w główkę.
Tumas był przekonany, że zachłysnęła się wodą. Użył rurki z aspiratora, by w ten sposób wywołać wymioty. Następnie próbował robić sztuczne oddychanie. Żadna z prób ratowania życia Esmeraldy nie przyniosła jednak rezultatu. Gdy zdał sobie sprawę z tego, co się stało, spanikował. Wiedział, że jeśli zawiadomi policję, dzieci, o które tak walczyli, zostaną im odebrane. Opowiada również o tym, że pojechał do brata, bo nie wiedział, co robić. Takiej paniki nie miał jeszcze nigdy. Nagranie kończy się po przybyciu na posterunek. Na Styrmansgatan zostaje kilku policjantów. Ich zadaniem jest zabezpieczenie mieszkania, kontenera na śmieci oraz wykonanie operacji door knocking, czyli pukanie od drzwi do drzwi w celu zebrania jak najwięcej informacji o rodzinie, w której doszło do tragedii. O godzinie 14:10 na miejscu pojawiają się technicy kryminalni. Pracownicy pomocy społecznej odbierają ze szkoły 13-letniego syna zatrzymanej pary. Chłopiec zostaje przewieziony do placówki, gdzie otrzymuje informacje o śmierci siostry. 13-latek jest przygnębiony i pyta o swojego rocznego brata. Chciałby go zobaczyć. Pracownice zapewniają, że za niedługo będą razem. O godzinie 14:16 zatrzymani Tumas oraz Linda zostają aresztowani pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci oraz znieważenia zwłok ludzkich. Lekarz medycyny sądowej zabezpiecza ślady na ciele aresztowanych. Wykonano również badania krwi w celu ustalenia, czy są pod wpływem jakiejś substancji. Na ciele Tumasa znaleziono wiele zadrapań i ran. Na czole mężczyzna miał 2-centymetrową ranę. Na dłoniach i kolanach liczne małe zadrapania. W jego krwi i moczu znaleziono ślady 7 substancji, które uznawane są za narkotyczne. Między innymi amfetaminę, Xanax, sertralinę. Linda nie miała wiele zadrapań ani siniaków. Była jednak bardzo wychudzona. W jej krwi i moczu odnaleziono kilka substancji narkotycznych, między innymi amfetaminę, sertralinę, buprenorfinę. Pierwsze, bardzo krótkie przesłuchanie pary rozpoczęło się po godzinie 18. Każde z nich przesłuchiwane jest osobno, jednak przebieg jest taki sam. Oboje proszą o adwokata. Dodają, że nie są winni zarzucanych im czynów, a w momencie wypadku nie byli pod wpływem środków narkotycznych lub alkoholu. Jest 31 stycznia 2020 roku. W mediach pojawiają się pierwsze informacje o odnalezieniu ciała 3-letniej dziewczynki w mieszkaniu w Norrköping oraz o aresztowaniu 2 osób podejrzanych o nieumyślne spowodowanie śmierci oraz znieważenie zwłok ludzkich. Okoliczności śmierci dziecka nie są znane. Śledczy również jeszcze nie wiedzą, co tak naprawdę stało się na Styrmansgatan. Ostrożność wypowiedzi policjantów sprawia, że zainteresowanie sprawą rośnie. Na popularnym, anonimowym forum internetowym Flashback przybywa komentarzy. Spekulacje na temat danych osobowych sprawców i ofiary nie ustają. Jedna z lokalnych gazet pisze, że głowa dziewczynki była oddzielona od ciała, dlatego stawiany jest zarzut znieważenia zwłok. Artykuł już następnego dnia został edytowany. Informacja ta okazała się być nieprawdziwa. Przesłuchanie z aresztowanym Tumasem rozpoczęło się po godzinie 11. Mężczyzna jeszcze raz opowiedział, jak doszło do nieszczęśliwego wypadku. Wieczorem 29 stycznia, w środę, kąpał Esmeraldę.
pewnym momencie dziecko upadło w wannie i uderzyło się w główkę. Tomas widział, że dziewczynka zemdlała i wpadła pod wodę. Wyciągnął ją tak szybko, jak tylko mógł i pobiegł z nią na jej łóżko, gdzie starał się udzielić jej pierwszej pomocy. Podczas próby ratowania życia córki użył rurki z aspiratora, by w ten sposób wywołać wymioty. Po kilkunastu minutach był przekonany, że dziewczynka zaczęła oddychać. Położył ją więc na boku i obserwował. Chwilę później zdał sobie jednak sprawę, że dziecko nie żyje. Jej usta posiniały. Tomas nie potrafi wyjaśnić, dlaczego nie zdecydował się zadzwonić na numer alarmowy. Żałuje tej decyzji. Był jednak w takim szoku, a panika, jaka go ogarnęła, nie pozwoliła mu myśleć trzeźwo. Owinął Esmeraldę w prześcieradło, a następnie w plastikową folię. Powodem, dla którego położył zawiniątko pod łóżkiem, była obawa, że starszy brat Esmeraldy ją zobaczy. Chciał tego uniknąć. Śledczy pytają mężczyznę, czy Linda była świadkiem wypadku. On odpowiada, że powiedział jej o śmierci Esmeraldy dopiero po tym, jak ułożył zawiniątko pod łóżkiem. Linda była w szoku i nie chciała mu uwierzyć. Dzień później Tomas skontaktował się ze swoim bratem. Mówi, że chciał od niego pożyczyć pieniądze. Jako powód podał, że chce uciec, bo ma dość dotychczasowego życia. Brat nie był w stanie mu pomóc finansowo. Umówili się na spotkanie, podczas którego Tomas przyznał, co się wydarzyło. Brat podjął decyzję, by zawiadomić policję. Tomas próbował go powstrzymać. Był przekonany, że zarówno on, jak i Linda dostaną dożywocie. 2 godziny później na pytania śledczych odpowiada Linda. Kobieta mówi, że w momencie wypadku kąpała swojego rocznego synka w wanience przenośnej. Nagle usłyszała huk i widziała biegnącego Tomasa z Esmeraldą na rękach. Pobiegła za nim i zobaczyła, że dziewczynka jest nieprzytomna. Wspólnie z Tomasem starała się uratować jej życie, jednak nie przyniosło to efektu. Gdy zdali sobie sprawę z tego, że Esmeralda nie żyje, spanikowali. Linda była przekonana, że jeśli zadzwonią na numer alarmowy, ich synowie pozostaną bez rodziców. Bała się, że dostaną dożywocie. Śledczy pytają, kiedy doszło do wypadku. Linda pewnie odpowiada, że było to wieczorem 28 stycznia we wtorek. Zeznania pary znacznie różnią się od siebie. Nie pokrywa się ani data wydarzenia, ani sam jego przebieg. Tomas twierdzi, że Linda nie widziała Esmeraldy. Ta mówi, że wspólnie z Tomasem ratowała życie córki. Śledczy otrzymali informacje z pomocy społecznej o wcześniejszych kontaktach z rodziną. Przesłuchanie z Fabiolą, pracownicą pomocy społecznej, przeprowadzono telefonicznie przed godziną 12. Kobieta zeznała, że wiosną 2019 roku miała stały kontakt z rodziną, gdy ich najstarszy syn wrócił do domu po 2-letnim pobycie w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zadaniem Fabioli były odwiedziny rodziny, by zobaczyć, jak przebiega dalsze wychowanie syna. Podczas pierwszej wizyty kobieta była pod wrażeniem czystości i schludności mieszkania. Linda była szczęśliwa, że odzyskała syna. Tomas nie jest jego biologicznym ojcem, jednak urzędniczka miała wrażenie, że jest on postrzegany przez chłopca jako tata. Przez całą wizytę najmłodszy syn, który niedawno przyszedł na świat, był na rękach Tomasa. Tego dnia urzędniczka nie spotkała Esmeraldy. Miesiąc później kobieta ponownie odwiedziła Lindę. I ta wizyta przebiegła jak należy. Fabiola nie miała żadnych zastrzeżeń.
Esmeralda leżała na kocu w salonie i oglądała telewizję. Kolejny kontakt z Lindą Fabiola miała w grudniu 2019 roku. Powodem było zgłoszenie o drobnych kradzieżach, jakich dopuszczał się niespełna 12-letni syn Lindy. Fabiola zeznaje, że podczas tego spotkania była przekonana, że Linda choruje. Była blada, bardzo zmęczona i dużo chudsza niż wiosną tego samego roku. Wstępne informacje, jakie śledczy otrzymują od techników kryminalnych, są niekorzystne dla aresztowanych. W ich mieszkaniu znaleziono kilkaset tabletek w plastikowych woreczkach, które zostały wysłane do analizy. Najprawdopodobniej są to preparaty narkotyczne. Oprócz tabletek znaleziono haszysz oraz w kilku miejscach ślady amfetaminy. Do śledczych dociera również pierwszy raport od lekarzy medycyny sądowej, którzy wykonali wstępne oględziny ciała dziewczynki. Odnaleziono na nim wiele siniaków i zadrapań. Według pierwszych ustaleń wiele z nich powstało na długo przed śmiercią. Przyczyna śmierci jeszcze nie zostaje ustalona. Dwa dni później sąd w Norrköping zdecydował o przedłużeniu aresztowania zarówno Lindy, jak i Tomasa o 14 dni. Według prokuratury istnieje duże prawdopodobieństwo, że są winni śmierci Esmeraldy. Dokładne zarzuty będą postawione dopiero po otrzymaniu raportu z sekcji zwłok, która wymaga czasu. Śledztwo w sprawie śmierci Esmeraldy nabiera tempa. Pracujący nad sprawą policjanci przeprowadzają przesłuchania najbliższej rodziny i wszystkich, którzy mieli kontakt z aresztowanymi bądź ofiarą. Na światło dzienne wychodzą nowe fakty. Linda i Tomas poznali się w 2013 roku. Linda mieszkała z 6-letnim synem, nad którym miała wyłączną opiekę. Od pewnego czasu kobieta miała również kontakt z psychiatrią po próbie samobójczej. Cierpi na poważne problemy lękowe, które uśmierza przepisaną na receptę benzodiazepiną. Z zawodu jest kucharzem. Tomas ma trójkę dzieci z poprzedniego związku, z którymi sporadycznie spędza czas. Cierpi na zespół stresu pourazowego spowodowany śmiercią pierwszego dziecka. Jego kartoteka policyjna jest obszerna. Ma za sobą kilka wyroków, m.in. za posiadanie narkotyków oraz broni. Ma również powiązania z grupą przestępczą Hells Angels. Wspólne życie pary zaczęło się bardzo dobrze. Oboje pracowali i nie musieli martwić się o ekonomię. Tomas ma częsty kontakt z dziećmi, które nawet zostają u niego na noc. W 2014 roku pomoc społeczna otrzymała zgłoszenie od policji. Podczas wizyty Tomasa z dziećmi w jednej z kafejek ktoś zawiadomił policję. Ich zachowanie było karygodne i wymagało interwencji mundurowych. Podczas rozmowy z policją Tomas był agresywny i nie potrafił się uspokoić. Rok później Linda i Tomas udali się do biura pomocy społecznej, żądając, aby zabrali syna Lindy. Twierdzili, że chłopiec wykazuje dziwne zachowanie, z którymi oni nie potrafią sobie poradzić. Obawiali się, że dziecko odbierze sobie życie. Według mężczyzny chłopiec ma obsesję na punkcie odbytu i często wsuwa sobie do niego różne przedmioty. Zdarzało się nawet, że jadł swoje odchody. Chłopiec zostaje umieszczony w rodzinie zastępczej, a Linda odwiedza go systematycznie. Podczas pobytu w rodzinie zastępczej chłopiec ma stały kontakt z psychologami i psychiatrami. Kilka miesięcy później zdecydowano, że może on wrócić do domu.
u chłopca nie zaobserwowano żadnych dziwnych zachowań. 10 dni po powrocie do domu Linda i Tomas ponownie zgłaszają potrzebę pomocy. Nie radzą sobie z synem Lindy, którego zachowanie zdecydowanie się pogorszyło. Zaczął nawet oglądać filmy porno, twierdzili. Chłopiec ponownie trafia do rodziny zastępczej. Tym razem Linda i Tomas zdecydowali o ograniczeniu z nim kontaktu na jakiś czas. Wtedy to chłopiec po raz pierwszy przyznał, że boi się Tomasa. Kary, jakie stosował wobec syna Lindy, przypominały tortury. Mężczyzna często nie pozwalał chłopcu spać. Gdy tylko zasnął, był budzony i dręczony. Zdarzało się również, że zamiast majtek zmuszony był zakładać siatki plastikowe do snu. Po zeznaniach chłopca zdecydowano o nałożeniu na Tomasa zakazu zbliżania się do syna Lindy. Jedna z pracownic pomocy społecznej przyznała podczas późniejszego przesłuchania, że tuż przed pierwszym powrotem syna Lindy do domu otrzymała telefon od Tomasa. Mężczyzna był agresywny, chciał przedłużyć pobyt chłopca w rodzinie zastępczej. Między wierszami przyznał, że przeszkadza im w uprawianiu seksu. Gdy Linda zaszła w ciążę z Esmeraldą, chłopiec nadal przebywał w rodzinie zastępczej. Do pomocy społecznej trafił donos odnośnie Lindy, która nie stawiała się na kolejne wizyty u położnej. Lekarze byli świadomi wypisanych na receptę leków, które brała Linda, by leczyć depresję. W takich sytuacjach kontrolne wizyty są niezmiernie ważne, a ich unikanie jest zagrożeniem dla ciąży. Jest kwiecień 2016 roku. Linda pojawia się na porodówce, gdzie zaplanowano cesarskie cięcie. 20 minut przed porodem przybywa partner kobiety, Tomas. Jego obecność jest zaskoczeniem. Od dłuższego czasu nie pojawiał się w domu. Linda traciła nadzieję, że do niej wróci. Tomas zachowuje się agresywnie wobec personelu. Kilkakrotnie uderza również o łóżko kobiety, wyzywając ją od małp. Jego zachowanie sprawia, że wezwano ochronę i wyprowadzono go ze szpitala. Po porodzie Esmeralda była pod stałą obserwacją. Podejrzewano, że cierpi na zespół abstynencyjny. Nie zidentyfikowano jednak, jaki preparat mógłby go spowodować. Linda całą ciążę przyjmowała benzodiazepiny na lęki i depresję. Podejrzewano, że brała również inne środki odurzające. Po wydarzeniu podczas porodu pracownica pomocy społecznej pojawiła się w szpitalu. Możliwość powrotu Lindy z dzieckiem do Tomasa była wykluczona. Dziewczynka nie mogła zamieszkać w tak chaotycznym środowisku. Pracownica pomocy społecznej zaproponowała Lindzie nowe życie. Zapewniła ją, że może uzyskać pomoc, by ukryć się przed agresją Tomasa i zacząć wszystko od nowa. Kobieta i jej dzieci mieli otrzymać nową tożsamość i miejsce zamieszkania. Linda broniła Tomasa, twierdząc, że jego zachowanie spowodowane jest złymi doświadczeniami ze szpitalem. Zgodziła się jednak na pomoc. Kilka dni później dwie pracownice pomocy społecznej przyjechały po Lindę i Esmeraldę. Linda odmówiła wyjazdu, twierdząc, że odzyska córkę w sądzie, jak tylko ułoży sobie życie. Zmiana decyzji sprawiła, że kobiety zmuszone były skonsultować dalsze działania. Gdy wróciły do szpitala godzinę później, Linda uciekła z porodówki, zostawiając dziecko w rękach pomocy społecznej. Zaledwie kilka tygodni później Linda i Tomas zostali zatrzymani przez policję. Przy kobiecie odnaleziono fentanyl oraz benzodiazepiny. Mężczyzna miał przy sobie broń.
Z mieszkania pary zabrano kilkadziesiąt tabletek i marihuanę. Linda bardzo szybko zostaje wypuszczona z aresztu. Tomas zostaje skazany na 14 miesięcy więzienia za posiadanie broni oraz włamanie do mieszkania z użyciem broni palnej. Esmeralda, którą nazwano serduszkiem, została przewieziona do placówki wychowawczej typu interwencyjnego. Dane osobowe dziewczynki zostały utajnione. Uznano, że biologiczny ojciec Esmeraldy, Tomas, stanowi zagrożenie jej zdrowia i życia, a matka nie decyduje się z nim rozstać. Zdecydowano o ograniczeniu Lindzie władzy rodzicielskiej nad Esmeraldą zgodnie z ustawą LVU. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU to ustawa o przymusowej opiece państwa nad dzieckiem w sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków rozwoju lub gdy niepełnoletni zachowują się destruktywnie, narażając własne zdrowie. Melinda Jacobs od 15 lat pomaga dzieciom, które potrzebują tymczasowej opieki. Wraz z partnerem Lasse i trzema córkami mieszka w małej miejscowości Wodstiena. To właśnie do tej rodziny trafia 7-tygodniowa Esmeralda. Córka Melindy, Wendla, szybko się do niej przywiązuje. Zasypiając, dziewczynki trzymają się za ręce. Pomoc społeczna przeprowadza systematyczne kontrole samopoczucia Esmeraldy. Już podczas pierwszej z nich pracownica zauważa zdjęcie Esmeraldy wśród innych rodzinnych fotografii wiszących na ścianach. Nie ma wątpliwości, że Melinda i Lasse są odpowiednimi opiekunami. Początkowe spotkania Esmeraldy z biologiczną matką są cotygodniowe. Przewidziane 1,5 godziny za każdym razem jednak kończyło się wcześniej. Linda miała problemy z kontaktem z małą Esmeraldą. Z racji tego, że dane osobowe dziewczynki są utajnione, Melinda nie jest na nich obecna. Po pewnym czasie zdecydowano jednak, by matka zastępcza była przy spotkaniach, by pomóc w uspokojeniu dziecka, co znacznie poprawiło relację biologicznej matki z Esmeraldą. Przed każdym spotkaniem Linda wykonywała test na obecność narkotyków. Poza przepisanymi lekami nie brała jednak żadnych innych substancji. Kontrolę wstrzymano. Stopniowo zaczyna się walka o odzyskanie córki i syna, który również został objęty ustawą LVU. Mniej więcej w tym czasie przebywającego w więzieniu Tomasa odwiedza urzędniczka pomocy społecznej. Linda zdecydowała, że ma zostać wpisany jako biologiczny ojciec Esmeraldy. Do tej pory tylko Linda była wpisana jako rodzic i jako jedyna była prawnym opiekunem dziewczynki. Wiosną 2018 roku Tomas opuścił więzienie. Niedługo później Linda i Tomas złożyli wniosek o przerwanie LVU nad obojgiem dzieci. Przeprowadzono dochodzenie, które wykazało, że para nie jest gotowa na powrót dzieci do domu. Oboje odmawiali testów na obecność narkotyków, mimo iż jednym z powodów odebrania dzieci było ich uzależnienie. Warunki domowe również nie były odpowiednie na powrót dzieci. Zarówno Tomas, jak i Linda byli na zwolnieniu lekarskim. Choroba psychiczna matki utrzymuje się i wymaga mocnych leków. Konkluzja komisji brzmi: zerwanie kontaktu z rodziną zastępczą zaszkodziłoby dziewczynce. Sąd zdecydował, że Esmeralda powinna zostać pod opieką rodziny zastępczej. Melinda i Lasse stworzyli dziewczynce dom, którego biologiczni rodzice nie są w stanie zapewnić. Zarówno Linda, jak i Tomas nie zgadzają się z wyrokiem sądu i składają odwołanie.
20 września 2018 roku sąd odwoławczy ku zaskoczeniu pracownic pomocy społecznej i rodziny zastępczej zmienia decyzję. Esmeralda ma wrócić do biologicznych rodziców. Proces zmiany miejsca zamieszkania dwuletniej Esmeraldy rozpoczęto już kilka tygodni później. Tomasz zobaczył dziewczynkę po raz pierwszy od jej urodzenia. Stopniowo zwiększano ilość i czas trwania spotkań między biologicznymi rodzicami a Esmeraldą. Z początku jest to kilka godzin tygodniowo, podczas których obecna jest pracownica pomocy społecznej. Po pewnym czasie dziewczynka pozostawała pod opieką biologicznych rodziców przez cały dzień, by później spędzać z nimi kilka nocy. Melinda zauważyła zmianę w zachowaniu Esmeraldy. Po wizycie u Lindy i Tomasa dziewczynka była przygnębiona. Nie chciała wychodzić z domu i nie opuszczała Melindy na krok. Odzwyczajona od pieluszki Esmeralda ponownie zaczęła ją nosić. Swoje spostrzeżenia Melinda przekazała pomocy społecznej. W styczniu 2019 roku przychodnia, w której Esmeralda miała stałe kontrole, zawiadomiła pomoc społeczną, że dziewczynka schudła, czego przyczyną był prawdopodobnie stres. Mimo sygnałów nie zdecydowano się na interwencję. Każda zmiana w życiu dziecka musi wywołać reakcję, twierdzono. W styczniu Linda urodziła syna. Nie było żadnych powodów, by i on trafił pod opiekę pomocy społecznej. Wręcz przeciwnie. Wyrokiem sądu byli oni gotowi na powrót dwójki dzieci, a ich życie jest poukładane. Miesiąc później do domu wraca najstarszy syn Lindy. Częste kontrole wskazują, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Jak wspomniała Fabiola w zeznaniach, dom był schludny, dzieci zadowolone, a rodzice wykazywali radość z powrotu najstarszego syna, a wkrótce i córki. W kwietniu tego samego roku Esmeralda przeprowadziła się do biologicznych rodziców. Mimo obietnic, Linda i Tomasz zdecydowali, że dziewczynka nie będzie spotykać się z rodziną zastępczą. Jak twierdzili, chcieli uniknąć dalszego przywiązania, które mogłoby zaburzyć ich relację z Esmeraldą. Nagła utrata kontaktu z Esmeraldą była wstrząsem dla rodziny Melindy. Linda kontynuuje wizyty u lekarza. Jej stan zdrowia zdecydowanie się poprawia, jest szczęśliwa, że dzieci wróciły do domu. 25 grudnia 2019 roku Melinda otrzymała telefon od byłej żony Tomasa. Kobieta chciała podzielić się swoimi spostrzeżeniami podczas kolacji świątecznej. Zawsze uśmiechnięta i szczęśliwa na widok rodziny dziewczynka, była całkiem pozbawiona entuzjazmu. Esmeralda wydawała się nieobecna wzrokiem i sprawiała wrażenie odurzonej. Na twarzy i ramionach miała siniaki, a na głowie w jednym miejscu brakowało kłębka włosów. Kobieta miała wrażenie, że dziewczynka była wychudzona. Zachowanie Tomasa wobec córki również było niepokojące. Mężczyzna był agresywny werbalnie i ironicznie odnosił się do Esmeraldy. Sprawiał wrażenie naćpanego. Melinda natychmiast zawiadomiła pomoc społeczną o tym, co usłyszała. Z zeznań Gentiany, pracownicy pomocy społecznej, wynika, że zgłoszenie przyjęto z dużą powagą. Zdecydowano się odwiedzić rodzinę jeszcze tego samego dnia. W towarzystwie swojego kolegi z pracy oraz dwóch policjantów Gentiana udała się do mieszkania Lindy i Tomasa. Drzwi otworzył Tomas, który zdecydowanie odmówił wpuszczenia pomocy społecznej do mieszkania. Esmeralda już spała i nie widział żadnej potrzeby budzenia dziecka. Linda również sprzeciwiła się wizycie.
Po krótkiej wymianie zdań zdecydowano, że wrócą z powrotem następnego dnia. Podczas drugiej wizyty pracownicy pomocy społecznej zostali zaproszeni do środka. Esmeralda siedziała z Lindą na sofie, a Tomas miał na rękach najmłodszego syna. Para zeznała, że są pod stałą presją spowodowaną donosami od rodziny zastępczej. Umówili się już nawet z adwokatem, by posądzić ich o oszczerstwa. Wizyta trwała 20 minut. Pracownicy przyglądali się Esmeraldzie, jej bratu i rodzicom. Najstarszy syn był u kolegi. Mieszkanie było uporządkowane, a para trzeźwa i spokojna. Dziewczynka wydawała się być szczęśliwa i często przytulała się do matki. 8 stycznia 2020 roku do pomocy społecznej trafia kolejny donos. Ze względu, że niedawno odwiedzono rodzinę, nie zdecydowano się o natychmiastowym działaniu. Skontaktowano się z Lindą i Tomasem i zdecydowano o wizycie w ich domu, która miała nastąpić 22 stycznia. Dzień przed mężczyzna zadzwonił do pomocy społecznej, odwołując wizytę. Był bardzo zdenerwowany i stwierdził, że oboje czują ogromną presję ciągłymi wizytami i mieszaniem się w ich życie. Wyrokiem sądu są prawnymi opiekunami i nie mają obowiązku zgadzać się na kontrolne wizyty, które według nich są zbyt częste. 9 dni później odnalezione zostaje ciało Esmeraldy. Śledztwo w sprawie śmierci Esmeraldy trwa. Linda i Tomas przebywają w areszcie w oczekiwaniu na proces. Zebranie potrzebnego prokuraturze materiału jest czasochłonne. 17 lutego 2020 roku w wiadomościach pojawia się informacja o śmierci Tomasa. Mężczyzna zmarł w areszcie, a według wstępnych ustaleń nie było to samobójstwo. Przyczyna śmierci nigdy nie została podana do wiadomości publicznej. 3 dni później odbyło się kolejne przesłuchanie Lindy. Śledczy przedstawiają część materiału, który otrzymali od techników kryminalnych. W telefonie kobiety odnaleziono historię jej wyszukiwań w przeglądarce. Okazuje się, że pomiędzy 27 stycznia a dniem, w którym dokonano zatrzymania, szukała w internecie sposobu na szybką pożyczkę. Linda zeznaje, że nie pamięta, dlaczego miałaby szukać tych informacji. Nie miała długów. Możliwe, że było to związane z planami wyjazdu. Wspólnie z Tomasem i dziećmi chcieli wyjechać na wakacje. W dalszej części przesłuchania śledczy pytają o wyszukiwania z 15 i 17 stycznia, które dotyczyły sposobów na szybkie gojenie ran i siniaków. Linda zaprzecza, że dotyczyły one Esmeraldy i wizyty, którą pomoc społeczna miała z nimi umówioną. Twierdzi, że nie pamięta, dlaczego potrzebowała tej informacji, ale z pewnością dotyczyło to jej samej, a nie jej dzieci. To, czego Linda nie potrafiła wytłumaczyć, to SMS-y, które pisała z Tomasem. Wiele z nich dotyczyło Esmeraldy. Dziewczynka nazywana w nich była pieprzonym dzieciakiem czy Mongołem. W konwersacjach dyskutowano jej złe zachowanie i niechęć do dalszego wychowywania dziecka. Do śledczych stopniowo docierają kolejne informacje od techników i lekarzy medycyny sądowej. W mieszkaniu pary odnaleziono włączony komputer, który podłączony był do darknetu, otwarty na stronie, gdzie można zamówić narkotyki. Zabezpieczono również 6 gramów marihuany i 273 tabletki różnych preparatów, które według prawa uznawane są za narkotyczne. W moździerzu kuchennym, na blacie, ścierce kuchennej, w kubku ze smoczkami i na jednej z zabawek dziecięcych odnaleziono ślady narkotyków.
Technicy zabezpieczyli również ślady krwi. W łazience znajdowały się one po zewnętrznej stronie wanny oraz w zlewie, natomiast w pokoju Esmeraldy krew znajdowała się na nodze łóżka oraz materacu. Toksykolog wystawił również wstępny raport, z którego wynika, że Esmeralda miała we krwi sercowej substancje narkotyczne. Pod koniec lutego 2020 roku zmieniono kwalifikację przestępstwa, o które podejrzana jest Linda. Zebrane do tego czasu materiały sprawiły, że podejrzenie zmieniło się z nieumyślnego spowodowania śmierci na morderstwo. Linda przebywa w areszcie w oczekiwaniu na proces. Co 2 tygodnie kobieta staje przed sądem, który decyduje o dalszym areszcie. 13 marca sąd rejonowy orzekł, że nie ma podstaw do dalszego aresztowania, a kobieta może odpowiadać z tzw. wolnej stopy. Prokuratura nie zgodziła się z wyrokiem i złożyła odwołanie. Nadal bowiem istniała obawa, że kobieta może utrudnić dalsze śledztwo. Po zaledwie 3 dniach na wolności kobieta została ponownie aresztowana. 25 maja 2020 roku rozpoczął się proces przeciwko Lindzie w sądzie pierwszej instancji w Norrköping. Prokuratura przedstawiła kobiecie 6 zarzutów. Pierwszy z nich to morderstwo lub brutalne pobicie i nieumyślne spowodowanie śmierci Esmeraldy. Na podstawie opinii lekarzy medycyny sądowej, którzy przeprowadzili sekcję zwłok, prokuratura nie ma wątpliwości, że Linda wspólnie z Tomasem dopuściła się morderstwa, alternatywnie nieumyślnego spowodowania śmierci swojej córki Esmeraldy pomiędzy 28 a 30 stycznia 2020 roku. Według raportu z sekcji zwłok Esmeralda była niedożywiona. Dziewczynka ważyła 10 kg. W czerwcu 2019 roku jej waga wynosiła 13 kg. Na jej ciele znaleziono 102 obrażenia ciała w postaci siniaków i zadrapań, zarówno świeżych, jak i kilkudniowych. W krwi sercowej odnaleziono 4 różne preparaty narkotyczne. Przyczyną śmierci dziewczynki było zaburzenie oddychania i niedotlenienie spowodowane wdychaniem treści żołądkowej. Ocenia się, że było to wynikiem urazu głowy, który nastąpił kilka godzin przed śmiercią. Preparaty narkotyczne doprowadziły do zaburzenia świadomości i regularnego oddechu. W raporcie z autopsji podkreślono, że czas zgonu był wydłużony i trwał od 3 do 12 godzin. Zaznaczono, że dziewczynka miała bardzo duże szanse na przeżycie, gdyby otrzymała odpowiednią pomoc medyczną. W drugim punkcie oskarżenia prokurator twierdzi, że Linda dopuściła się niezwykle okrutnego nadużycia w stosunku do Esmeraldy. Pomiędzy 1 a 27 stycznia 2020 roku, mimo braku jakichkolwiek medycznych potrzeb, Linda podawała jej preparaty narkotyczne. Trzeci punkt oskarżenia był identyczny jak poprzedni, dotyczył jednak najmłodszego syna Lindy. Kolejny punkt dotyczył znieważenia zwłok. Pozostałe 2 dotyczyły posiadania narkotyków. Według prokuratury Linda i Tomas świadomie dopuścili się morderstwa Esmeraldy. Dziewczynka od urodzenia była przez parę zaniedbywana. Matka zostawiła ją na porodówce, gdyż nie była zdolna do wychowania córki. Przez cały okres trwania ciąży przyjmowała silne leki na depresję, a podejrzewa się, że i inne preparaty narkotyczne. Tomas nie wykazywał zainteresowania córką, co udowodnił poprzez karygodne zachowanie w szpitalu tuż przed jej porodem. Ta sytuacja oraz podejrzenia, że rodzice nadużywają narkotyków, sprawiły, że pomoc społeczna zdecydowała się interweniować.
mimo obiecanej pomocy i ochrony przed agresją Tumasa, oskarżona zdecydowała się wrócić do mężczyzny, zostawiając córkę w rękach obcych jej ludzi. Esmeralda była drugim dzieckiem, które Linda pozostawiła w rękach pomocy społecznej. Po odzyskaniu praw do dzieci i ich powrocie do domu, para nadal dopuszczała się zaniedbań. Esmeralda nie została zapisana do przedszkola, mimo iż matka miała prawo do kilku godzin dziennie. Będąc w ciąży z najmłodszym synem, Linda nie stawiała się na niezbędne kontrole u położnej i lekarzy. Regularne nadużywanie leków oraz innych preparatów, które klasyfikowane są jako narkotyki, wskazuje na brak zaangażowania w wychowanie dzieci. W wielu wiadomościach Linda wykazywała chęć zdobycia narkotyków i była aktywna w poszukiwaniach dostawców środków odurzających. W SMS-ach pomiędzy oskarżoną a Tumasem odnaleziono szereg konwersacji o problemach z wychowaniem Esmeraldy i coraz większej nienawiści do dziecka. Liczne siniaki i zadrapania na ciele Esmeraldy oraz wyszukiwania Lindy o tym, jak wygoić siniaki, wskazują na przemoc wobec dziecka stosowaną przez oboje rodziców. Zarówno Esmeralda, jak i jej roczny brat byli narażeni na narkotyki, co wykazała analiza ich włosów. Według ekspertów, narkotyki i leki, które przyjmujemy, są przechowywane we włosach i dlatego mogą być śledzone przez znacznie dłuższy czas niż w moczu lub krwi. Analiza włosów może zatem dostarczyć cennych informacji o poprzednich spożyciach od kilku tygodni do kilku miesięcy wstecz. To właśnie dzięki tej metodzie ustalono, że dzieci już wcześniej przyjmowały środki narkotyczne, które nie powinny być przez nie przyjmowane. Zeznania byłej żony Tumasa potwierdzają, że podczas świątecznej kolacji Esmeralda wydawała się być pod wpływem narkotyków. Linda zaprzeczyła oskarżeniom wobec niej. Jej opowieść znacznie różniła się od tej, którą przedstawił prokurator. Kobieta opowiadała, że gdy była w ciąży z Esmeraldą, Tumas miał problemy z narkotykami. Często zdarzało się, że przez dłuższy okres czasu nie pojawiał się w domu. Obracał się w towarzystwie przestępców i po urodzeniu Esmeraldy sam trafił do więzienia. Na porodówce pomoc społeczna zaproponowała jej schronienie przed Tumasem. Powodem, dla którego odmówiła, był fakt, że wtedy musiałaby poddać swojego najstarszego syna. Nie miała wyboru. Jeśli chciała odzyskać opiekę nad obojgiem, musiała zostawić Esmeraldę i uporządkować własne życie. Walkę o dzieci rozpoczęła niemal natychmiast. Starała się spotykać z obojgiem, gdy tylko miała możliwość. Po wyroku sądu, w którym Linda i Tumas odzyskali Esmeraldę, kobieta czuła, że jej rodzina zastępcza nie chciała, by spotykali się z dzieckiem. W kwietniu 2019 roku dziewczynka wróciła do domu. Rozpoczęła się walka z pomocą społeczną, do której ciągle wpływały bezpodstawne donosy. To wywoływało stres zarówno u niej, jak i u Tumasa. Mężczyzna był na zwolnieniu lekarskim spowodowanym depresją. Ciągła presja ze strony pomocy społecznej sprawiała, że nie mogli się skupić na wychowywaniu dzieci. Jesienią i zimą 2019 roku pomoc społeczna po raz kolejny atakowała rodzinę kolejnymi donosami. Melinda, u której Esmeralda spędziła pierwsze lata swojego życia, pojawiła się przed ich mieszkaniem. Presja była ogromna. Mimo wizyty u nich po świętach Bożego Narodzenia, 2 tygodnie później pomoc społeczna ponownie chciała do nich przyjść. To było nie do zniesienia. Linda wyjaśniła również, że Tumas był kontrolującym człowiekiem. To on podejmował decyzje w domu i to on podawał jej leki.
Po śmierci Esmeraldy zgodziła się wziąć narkotyki, by uśmierzyć ból i myśli, jakie kłębiły się w jej głowie. Ani Tomas, ani ona nigdy nie daliby narkotyków dzieciom. Linda nie potrafi wytłumaczyć, w jaki sposób substancje znalazły się we włosach dzieci. Nigdy również nie uderzyła Esmeraldy. Nie widziała, by Tomas kiedykolwiek podniósł na nią rękę. Jak każde małe dziecko, dziewczynka często potykała się i wywracała. Miała zaburzoną równowagę. Ale Linda nie widziała ran na jej ciele. Esmeralda była wybredna, jeśli chodzi o jedzenie, ale nie było to niepokojące. Podczas rozprawy kobieta nie potrafi sobie przypomnieć, jak zmarła Esmeralda i co się wydarzyło. Z jej zeznań wynika, że nie była przy upadku dziecka, a o śmierci Esmeraldy dowiedziała się później od Tomasa. Rozprawa trwała kilka dni. Przed wydaniem wyroku sąd zdecydował o wysłaniu kobiety na badania psychiatryczne. Nie wykazały one jednak, żeby kobieta była psychicznie chora i nie mogła odpowiadać przed sądem. 6 sierpnia 2020 roku sąd pierwszej instancji ogłosił wyrok. W pierwszej kolejności skupił się on na zeznaniach, które padły na rozprawie sądowej. Z racji tego, że Linda nie potrafiła sobie przypomnieć momentu wypadku, dopuszczono jej zeznania podczas śledztwa jako dowód w sprawie. Zarówno Linda, jak i Tomas wspomnieli o wypadku podczas kąpieli. Z zeznań świadków wynika, że podobne tłumaczenia występowały już wcześniej. Kilka osób zeznało, że słyszało o tym, że Esmeralda upadła w wannie na długo przed jej śmiercią. Według sądu prokuratura nie potrafiła udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że Linda dokonała morderstwa swojej córki, odrzucając tym samym ten punkt oskarżenia. Sąd nie miał jednak wątpliwości, że kobieta dopuściła się nieumyślnego spowodowania śmierci swojej córki. Linda była świadoma, że Esmeralda potrzebuje pomocy medycznej, jednak nie zdecydowała się jej wezwać. Kobieta zostaje skazana na rok i 9 miesięcy pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci oraz posiadanie narkotyków. Oskarżenie o znieważenie zwłok zostało odrzucone ze względu na to, że to Tomas ukrył ciało dziecka. Dodatkowo kobieta ma wypłacić po 30 tysięcy koron odszkodowania swoim dzieciom. Sierpnia 2020 roku prokurator Anna Lander odwołuje się od wyroku. Według niej sąd pierwszej instancji dokonał błędnej interpretacji zebranych dowodów. Śmierć Esmeraldy była długim procesem, podczas którego matka była w domu i powinna wezwać pomoc. Prokurator jest pewna, że Linda wspólnie z Tomasem dokonała morderstwa Esmeraldy poprzez pobicie, które spowodowało urazy zarówno wewnętrzne w postaci krwotoku mózgowego, jak i zewnętrzne na głowie, szyi, plecach, rękach i nogach. Oprócz tego doprowadzili dziewczynkę do stanu bezsilności poprzez podanie jej 4 różnych preparatów narkotycznych, co sprawiło, że dziecko było półprzytomne, bez możliwości kontroli swojego ciała. 21 czerwca 2021 roku sąd drugiej instancji zmienił wyrok. Uznano, że nie ma wystarczających dowodów, by skazać kobietę za morderstwo, dlatego skazano ją za zabójstwo Esmeraldy. Sąd uznał, że kobieta była świadoma stanu, w jakim znalazła się jej córka i nie udzieliła jej niezbędnej pomocy. Linda została skazana na 8 lat pozbawienia wolności. Sąd podniósł również sumę odszkodowania, które ma zapłacić swoim dzieciom z 30 na 60 tysięcy koron. Linda złożyła odwołanie do Sądu Najwyższego, który nie zdecydował się rozpatrzyć wniosku.
Okoliczności śmierci Esmeraldy nie zostały ustalone. Bardzo możliwe, że śmierć dziewczynki była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Nie ma jednak wątpliwości, że dziecko można było uratować, gdyby otrzymała odpowiednią opiekę medyczną. Zamiast wezwać pomoc, rodzice starali się pożyczyć pieniądze, zarówno od brata Tomasa, jak i za pomocą szybkiej pożyczki, by wyjechać. Z zeznań świadków oraz zebranego materiału dowodowego wynika, że para miała problemy z narkotykami. Oboje zmagali się również z depresją. Po tragedii starano się ustalić, czy pomoc społeczna i sąd, który zdecydował o powrocie dziewczynki do biologicznych rodziców, nie popełnił błędów. Fala krytyki, jaka popłynęła w stronę pomocy społecznej z Norrköping, była ogromna. Wielu polityków zaangażowało się w sprawę. Stale powtarzające się pytanie dotyczyło decyzji sądu o powrocie Esmeraldy do biologicznych rodziców. Czy sąd nie powinien brać pod uwagę dobra dziecka zamiast starań rodziców? W artykule gazety Dagens Nyheter Melinda opisuje zaskoczenie wyrokiem mówiącym o powrocie Esmeraldy do Lindy i Tomasa. Podobnie jak w dotychczasowych debatach, Melinda zaznacza, że sąd nie wziął pod uwagę dobra dziecka, a możliwości biologicznych rodziców. Dziewczynka miała doskonałe warunki życia u rodziny zastępczej, a mimo to decyzją sądu miała wrócić do domu, którego nie znała. Cały przebieg rozprawy był bardzo dziwny. Szwedzkie radio PFIRA Östergötland w jednym z artykułów twierdzi, że świadkowie, którzy mieli zeznawać na niekorzyść biologicznych rodziców podczas tej rozprawy, nie pojawili się w sądzie. Powodem były groźby, jakie otrzymywali ze strony grupy przestępczej. Po śmierci Esmeraldy, Melinda, zastępcza mama dziewczynki, napisała książkę. Opisuje w niej opiekę nad dziewczynką i proces jej powrotu do biologicznych rodziców. Dzięki wielkie, że byliście ze mną na Poznańskiej Grandzie. Bardzo fajne wydarzenie, które z pewnością będę śledzić w kolejnych latach. Dziękuję organizatorkom za zaproszenie i możliwość udziału. Nie sądziłam, że przyjdzie Was tak wiele. Trochę słabo, że nie doczekaliście się nas po występie. Zostałyśmy zatrzymane przez pana z radia. Odbijemy to sobie za rok. Serdeczne podziękowania dla moich wiernych i nowych patronów. Każdy grosz, który do mnie trafia, jest przeze mnie odkładany. Nagranie podcastu dla Was wiąże się z godzinami męczarni na obecnym sprzęcie i mam nadzieję, że następne nagranie będzie już tylko przyjemnością. Dzięki Wam będę mogła polepszyć sprzęcik. Dziękuję. Do usłyszenia. Szwecja była pierwszym krajem na świecie, w którym w 1972 roku zakazano użycia jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci. Nie ma specjalnego prawa obowiązującego stosowanie przemocy wobec dzieci. Osoba, która dopuszcza się przemocy wobec dzieci, jest sądzona o pobicie. Niektóre imiona zostały przeze mnie zmienione.